Kod brytyjski. Charakter, najważniejsze cechy dla kogo. Zacznijmy od krótkiego omówienia wielkości. Później przejdziemy do tego, co najważniejsze, czyli do charakteru i zachowania. Są to koty duże. Kotki mierzą około 28 cm i ważą od 3 do 4 kg. Koty to już około 30 cm i 4,8 kg, czyli koty naprawdę duże. Są to też koty długowieczne, potrafiące żyć średnio 15-18 lat. Ale może to, co najważniejsze, czyli charakter i zachowanie. Kot brytyjski jest kotem bardzo pogodnym, łagodnym i przyjacielskim. Bardzo fajnie nastawione są do całego otoczenia, szczególnie oczywiście do ludzi. Są one kotami o bardzo spokojnym, zrównoważonym charakterze. Najlepiej czują się, kiedy wokół nich też jest taki spokój. Bez zbędnego ruchu, bez zbędnego zamieszania i hałasu. Dlatego doskonale odnajdują się w domach, gdzie jest taki spokój, nie ma zamieszania. I chociaż czyni je to świetnym wyborem dla takich bardziej domatorów, to równie dobrze kot brytyjski odnajduje się na zewnątrz. Choć oczywiście wolą te bardziej komfortowe warunki w domu, to jednak posiadają one dosyć dużo tej takiej kociej ciekawości, nie brakuje im jej i również na zewnątrz będą potrafiły się odnaleźć i znaleźć sobie jakąś zabawę. Nie są kotami, które zbyt mocno upominają się o swoje, chyba że naprawdę na czymś im mocno zależy, ale i tak robią to bardzo rzadko i robią to w bardzo fajny, taki delikatny sposób, który nam nie będzie przeszkadzał. Kot brytyjski to też doskonały, cierpliwy towarzysz dzieci. Lubi się z nimi bawić, lubi z nimi przebywać, dzieci też przeważnie lubią te koty. Oczywiście obie strony muszą być nauczone, jak się bawić, w jaki sposób się bawić. Do tego kot musi mieć możliwość po prostu odejścia, kiedy się znudzi już tą zabawą. No ale to jest oczywiście wszystkim znane, wszyscy wiedzą, w jaki sposób te koty z dziećmi powinny się bawić. Kot brytyjski potrafi być kotem bardzo czułym, lubi pieszczoty, ale jak to kot wtedy, kiedy on ma na nie ochotę, choć najczęściej ma na to ochotę bardzo, bardzo często. I tu warto zaznaczyć to, co często się podkreśla, te koty nie lubią noszenia. No niezbyt im odpowiada, kiedy je nosimy, ale wszystko inne, głaskanie, trzymanie na kolanach, spanie z nami, to wszystko im nie przeszkadza, a wręcz odwrotnie, lubią to, tylko oczywiście, kiedy aktualnie one mają na to ochotę. Tylko, że po prostu często mają na to ochotę. Bardzo dobrze dogadują się z wszelkimi zwierzętami, czy to będzie pies, czy kot, czy inne zwierzę. Kot brytyjski potrafi się z takim zwierzątkiem dogadać. Nie sprawia to problemów, ta socjalizacja jest raczej bardzo szybka, ale i tak warto pamiętać, że trzeba te nasze zwierzęta zapoznać, żeby później nie było problemów. Jeśli chodzi o kontakty z nieznajomymi ludźmi, to zaprzyjaźnianie się, to zdobywanie zaufania trwa dosyć długo. O wiele dłużej niż przy większości innych kotów. Po prostu kot brytyjski, o ile inne zwierzęta raczej toleruje i szybko się do nich przyzwyczai, o tyle obcy, nieznajomi ludzie, chociaż wprowadzani przez ich opiekunów, jednak troszkę to zaprzyjaźnianie się zajmie. Choć może nie są zbyt chętne do ruchu, do zabawy są chętne, ale do takiego ruchu, do wygłupów, to trzeba im go zapewnić. Żeby po prostu były zdrowe, żeby nie groziła im otyłość, otyłość, która niestety bardzo często zdarza się w przypadku kotów brytyjskich. I musimy bardzo mocno pamiętać, żeby nie tylko ograniczać ilość pożywienia do tego, co trzeba, ale też zapewnić im odpowiednią dawkę ruchu, żeby po prostu ten leniuszek cały czas nie leżał na kanapie. Nie są to koty hałaśliwe, żeby częściej się rozgadywały, co niektórzy po prostu chcą, to warto je zachęcać, kiedy po prostu zaczną tego swojego głosiku używać. Chwalić je, zachęcać, wtedy będą troszkę bardziej rozgadane, ale nigdy nie będzie to rozgadanie na jakimś nieprzyjemnym poziomie. Nie są głośne, nie są hałaśliwe, nie będą nam w tej materii sprawiać żadnych problemów. Tak jak wspomniałem, są one bardzo chętne, jeśli chodzi o jedzenie. Po prostu to spory łakomczuch, dlatego trzeba niestety uważać, żeby nie dopuścić do otyłości, ponieważ oczywiście jest ona po prostu groźna. Dlatego warto pilnować tej ilości, ale co ważniejsze, tak jak powiedziałem przed kilkoma sekundami, zapewnić im po prostu odpowiednią dawkę ruchu. Najchętniej robią to, kiedy to jest po prostu zabawa z nami, wtedy są najszczęśliwsze. Nie wolno odbierać tego ich takiego lekkiego zdystansowania jako braku uczuć.
One nie są po prostu chętne do takiego częstego, wylewnego okazywania uczuć i wiele osób odbiera koty brytyjskie jako koty, które po prostu nie lubią swoich opiekunów, czy też ci opiekunowie są im po prostu obojętni. Rzeczywistość jest oczywiście inna. Te koty bardzo mocno się przywiązują do swoich opiekunów, uwielbiają być w ich obecności, najchętniej, żeby po prostu ich opiekun był cały czas w domu, ale to okazywanie uczuć nie jest tak wylewne, jak to ma miejsce w przypadku niektórych innych kotów, które to pokazują te uczucia bardzo, bardzo mocno. Oczywiście na koniec tego charakteru warto powiedzieć, że jak każdy, kot brytyjski potrzebuje miejsca, w którym wszyscy dadzą mu spokój. Żeby po prostu miał takie miejsce, gdzie może sobie w samotności spędzać czas, nikt mu tam nie będzie przeszkadzał i chociaż wokół będzie zamieszanie, będzie hałas, to jednak nikt do niego nie będzie podchodził, nikt go nie będzie zaczepiał, tak żeby po prostu mógł tam odpocząć psychicznie. No ale to każdy z nas powinien takie coś mieć. Koty brytyjskie to koty, które po prostu są kotami, które nie sprawiają większych problemów, ani wychowawczych, ani takich w zwykłym, codziennym życiu. To koty, które może wychować właściwie każdy. Wystarczy, że poświęci mu się wystarczająco dużo czasu i uwagi i wówczas kot brytyjski będzie idealnym towarzyszem. Tutaj właśnie znajduje się odpowiedź na pytanie, dla kogo kot brytyjski? Kot brytyjski będzie odpowiednim wyborem prawie dla każdego z nas. Wystarczy, że ma się dla niego czas, wtedy staje się doskonałym towarzyszem. Takim, który nie sprawia problemów, po prostu jest przy nas i jesteśmy zadowoleni z jego obecności. Ponieważ kot brytyjski właśnie należy do takich kotów, które nie są zbyt wymagające, nie są kotami zbyt wiele wymagającymi, jeśli chodzi o wychowanie, o zapewnienie ruchu. On po prostu żyje swoim życiem i jego najważniejszą potrzebą jest po prostu, żeby opiekunowie byli blisko niego. To mu wystarcza i jeśli zwracamy na niego uwagę, zapewniamy mu to, co najważniejsze. Tutaj nawet nie wspominam o odżywianiu, o pielęgnacji, ponieważ to jest bardzo proste, ale po prostu dawkę zabawy, dawkę naszej uwagi. Wtedy kot brytyjski jest kotem dla wielu idealnym, ponieważ nie tylko fajnie wygląda, nie tylko jest kotem zdrowym, kotem niewymagającym, to do tego jest takim fajnym, miłym, cichym przyjacielem, który jest obok nas i jego obecność jest bardzo, bardzo fajna. Dziękuję za uwagę, zapraszam na inne materiały, zapraszam szczególnie też na mój inny kanał Ciekawostki o zwierzętach, kanał, który rozwija się dosyć powoli, ale i tak materiały tam są cały czas wrzucane. Tam oczywiście o innych zwierzętach niż koty i psy. Czyli to, co było tu kiedyś wrzucane, jest wrzucane aktualnie tam. Zapraszam też oczywiście do zasubskrybowania, do naciśnięcia dzwoneczka, opublikuj, poleć, pokaż znajomym te inne materiały. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.